Dzisiaj mamy naprawdę wspaniałą możliwość zobaczyć tych, którzy przez lata brylowali w Ekstraklasie, brylowali w reprezentacji Polski, a dzisiaj mamy ich tutaj w Mogilnie z racji stulecia Pogoni Mogilno. Drużyna gospodarzy już po odprawce, już zostały przekazane pomysły, plany na dzisiejsze spotkanie, a tak jak mówiłem, zobaczymy na boisku, co z tych planów naprawdę wyjdzie. I drodzy Państwo, przywitajmy wielkimi brawami bohaterów dzisiejszego dnia, wyprowadzanych przez sędziów Rafała Podlewskiego, Magdalenę Radojewską i Kajetana Pawłowskiego, piłkarze Lecha Poznań oraz Pogoni Mogilno. Dzisiaj historia dzieje się na naszych oczach. Pogoń Mogilno kontra Lech Poznań. Pogoń Mogilno kontra Lech Poznań. Myślę, drodzy Państwo, że czas poznać składy. Przywitajmy drużynę gości, a więc piłkarzy Lecha Poznań. Z numerem 14 Jarosław Araszkiewicz. Kapitan z 12 Michał Kokoszanek. Z 8 Krzysztof Michalski. Z 7 Waldemar Przysiuda. Z 9 Krzysztof Piskuja. Z 15 Michał Goliński. Z 11 Sławomir Najtkowski. Z 3 Radosław Borykin. Z 4 Tomasz Najewski. Z 6 Łukasz Trałka. Z 5 Zbigniew Zakrzewski. Drużyna mogileńskiej Pogoni, kapitanem dzisiaj grający z numerem 4 Mirosław Maciejewski. A ponadto z 11 Daniel Aleksandrowicz, z 33 Piotr Bielewicz, z 13 Krzysztof Flita, z 25 Tomasz Gorgoń, z 10 Kamil Krotoszyński, z 29 Marcin Kruś, z 33 numerem na bramce Przemysław Lichwała, z 3 Jacek Łukomski, z 7 Damian Malczewski, z 8 Robert Matelski, z 31 Filip Roszak, z 9 Mateusz Studziński, z 5 Rafał Ścisłowski, z 1 Adam Wanecki, z 6 Robert Winkiel, z 77 Jacek Wojciechowski, z 19 Krzysztof Wypijewski, z 17 Szymon Wypijewski, z 18 Radosław Flitta, z 14 Mariusz Fischer i bez numeru Maciej Hanczewski oraz Dariusz Lewandowski. Już za chwilę pierwszy gwizdek sędziego Rafała Podlewskiego. I drodzy Państwo, startujemy. Rozpoczyna drużyna gości. Łukasz Trałka, Krzysztof Piskuła do boku. Lechici, krąży piłka z nogi do nogi. Trałka do boku, tu już Radosław Boryki z wykorzystaniem Michała Kokoszanka, ten jeszcze szerzej, powoli buduje Lech swoją akcję. Kokoszanek z powrotem do Tomasza Najskiego, ten już do boku. Ale jest szansa, przyjęcie mogileńskiej Pogoni, Wojciechowski, Matelski. I mamy Matelski zdobywa pierwszą bramkę dla mogileńskiej drużyny. Pięknie dojrzał w środku swojego kolegę, to już piłka do Krzysia Michalskiego.
Lechici starają się szybko odpowiedzieć. Goliński zahaczony przez Mirka Maciejewskiego. I stały fragment dla poznańskiego Lecha. Goliński pięknie główką, Krzysztof Michalski, ale na posterunku Adam Wanecki. Do środka musiał cofnąć się Maciejewski po tą piłkę i już po goliści. Piękny przerzut Damiana Malczewskiego. Ładne umiejętności techniczne Jacka Wojciechowskiego, ale piłka do środka. Fantastyczna akcja na Gileńskim pogoni. Pogon 2, Lech Poznań 0. Z numerem trzecim Radosław Boryki do środka. Goliński ma dużo miejsca. Goliński, ależ tam pięknie wypuszcza Waldemara Przysiudę. Jednak asystent sędziego pokazuje pozycję spaloną. Krotoszyński, Damian Malczewski, ucieka Matelski, Malczewski do Wybiłskiego, ale pięknie blokuje Zbigniew Zakrzewski, Kioski ustawia piłkę. Ruch w polu karnym poznańskiego Lecha, Wojciechowski, Maciejewski, ależ było groźnie jednak. Łukasz Trałka wybija na rzut rożny. Wyszedł do krótkiego grania Mirosław Maciejewski, jednak Jacek Wojciechowski. Centra w pole karne. Wybija Trałka, strzela Krotoszyński. Jeszcze jeden rzut rożny. Jacek Wojciechowski. Piękna piłka, brawo Kokoszonek. Szansa na kontrę dla poznańskiej drużyny. Łukasz Trałka z pominięciem w drugiej linii do Zakrzewskiego. Zakrzewski kontra Aleksandrowicz i faul obrońcy Pogoni Mogilna. Waldemar Przysiuda. Piłka w pole karne. Waleczki fantastycznie wchodzi. Przenosi piłkę nad bramką mogileńskiej drużyny. Brawo, Adam! Tutaj sam skakał ze mną, ej! Tutaj sam skakał! Już Michał Goliński ustawia piłkę. Siódma minuta spotkania. Goliński, Aleksandrowicz przed pole karne. Już uspokaja sytuację Damian Malczewski i do boku. Jacek Wojciechowski na obiegnięcie, Szymon Wybijewski. Wybijewski przyspiesza. Uważa Matelski, by nie spalić. To już Kamil Krotoszyński. Rzutka i piłka w rękach Michała Kokoszanka. Goliński. Goliński na lewym skrzydle. Michał Goliński. Pięknie zauważył tam Michalskiego. Szansa dla Lecha. Ale nad bramką przeniósł tą piłkę Krzysztof Michalski. Aleksandrowicz. Z wykorzystaniem Waneckiego. Wanecki jednak przyjmuje piłkę. Goliński. Gorgoń przecina, szansa dla poznańskiego Lecha, ależ interwencja Waneckiego. Wanecki fantastycznie ratuje Pogoń. Przecina szansa dla poznańskiego Lecha, ależ interwencja. Łukasz Trałka. Pięknie
Poznaniacy, krąży piłka od nogi do nogi. Już na skrzydle Waldemar Przysiuda w pojedynku z Wypijańskim. Przysiuda biega w pole karne, ale za wysoko i piłka ląduje w dłoniach Adama Waneckiego. Adam. Kamil jest sam, patrz. Prawka. Do boku. Zakrzewski, Araszkiewicz. Najtkowski przerzuca wspaniale do Michalskiego. Michalski już wysokość pola karnego. Lewą nogą do Golińskiego. Ależ tam Gorgoń interweniuje. Gorgoń z Adamem Waneckim. Długi. Nie wiem. Sam stąd. Moje! Wojciechowski, Maciejewski, Wojciechowski, ale przejmuje Trałka. Przyspiesza Łukasz Trałka. Pięknie Wypijewski. Piłka trafia do Poznańskiego Lecha. Strzela Michalski, jednak Zalewka i Adam Wanecki broni. Pięknie Wypijewski. Piłka trafia do Damian Malczewski zaprosił do tej akcji Marcina Kusia. Kuś do Ugąskiego, ale na spalonym zawodnik pogoni Mogilno. I już Lech. Łukasz Trałka pięknie na wolne pole. Szansa dla Poznaniaków i piękny strzał Sławomira Najtkowskiego. Piękna akcja drużyny gości. Pięknie, na wolne pole. Szansa dla Poznaniaków. Nie, bez szans. Radosław Boryki. Pięknie do Krzysztofa Michalskiego. Michalski, lewa noga. Szansa dla Lechitów. Pięknie strzela Waldemar Przysiuda. Jednak tuż nad bramką. Już pogoń. Ale przejmują Lechici. Goliński. Goliński biega w pole karne. Goliński. Ależ interwencja Aleksandrowicza. Przysiuda na wolną pole do Michalskiego. Wanecki wychodzi z bramki. Kamil Grotoszyński. Ten Grotoszyński do Macińskiego, ten do Malczewskiego. Malczewski, wspaniałe podanie do Jacka Wojciechowskiego. Atak pogonistów. Wojciechowski potrafi uderzyć, ale ten do Araszkiewicza. To już Zakrzewski. Aj! Niebezpieczne wejście Szymona Wypijewskiego, ale już przeprosił. I Poznaniacy, pięknie zgasił piłkę Trałka. Jednak cóż za interwencja Gorgonia. Lechici w natarciu. Jednak sędzia dzisiejszego spotkania, Rafał Podleski, pokazuje, że nic nie było. Marcin Kuś do Maciejskiego, jednak troszkę za mocno. Szansa dla Poznańskiego Lecha. Majtkowski. Ależ doszło tam do faulu. Dajtkowski odchodzi, Goliński strzela, ale Goliński broni. Kolejna znakomita interwencja. Dajtkowski odchodzi, Goliński strzela, ale Goliński broni. Kolejna znakomita. Piłki Maciejewski, ale Krzysztof Piskuła przyjmuje, chociaż szansa dla pogonistów. Matelski wbiega w pole karne. Robert Matelski. Damian Malczewski. Jacek Wojciechowski. Wojciechowski. Malczewski. Aj, próbował tak zdyfnąć tym częścią stopy. Jednak na posterunku Michał Kokoszanek. Zakrzewski. Do boku. To już Michalski. Pędzi na obieg. Grający z dziewiątką Krzysztof Piskuła. Piskuła, ale Marcin Kuś.
Już Lech, Koryki. Na pole karne. Jednak Maciejewski wybija i szansa dla pogonistów. Jacek Wojciechowski. Wojciechowski. To już Filip Roszak. Roszak wypuszcza Matylskiego. Matylskiego koszanek położony. Pinkiel do Maciejewskiego, jednak troszkę za mocno, ten powalczył i piłka wciąż w posiadaniu Mogileńskiej Pogoni. Malczewski do Matylskiego, Malczewski wypuszcza Jacka Wojciechowskiego, Wojciechowski już biega w pole karne, Wojciechowski, Zakrzewski, Wojciechowski, Porykin wybija, jednak jest tu Flita, Krzysztof Flita, Filip Rosza. Zostawia Malczewskiemu, jednak nieporozumienie. Do boku. To już oczywiście Michał Goliński. Zakrzewski. Ucieka mu Goliński. Ten go widzi. Goliński. Goliński, lewa noga w pole karne. Robert Winkiel. I już piłka dla pogonistów. Przysiuda. Zakrzewski. Zakrzewski, Michalski. Ucieka Zakrzewski, piłka na wolne pole, został Wanecki w bramce, Zakrzewski, kontra Wanecki, broni bramkarz Pogoni, brawo za tą interwencję. Piłka na wolne pole, został Wanecki w bramce, Zakrzewski, kontra Wanecki, broni bramkarz Pogoni. Paweł Mogilna prowadzi z drużyną Lecha Poznań, 3-1. Radosław Koryki do Michalskiego. Michalski walczy z Kusiem. Michalski, ależ założył siatkę pogoniście. Goliński do środka. Jednak do Maciejewskiego. I już w natarciu Pogoń Mogilno. Filip Roszak, ależ piękne podanie do Lewandowskiego, Lewandowski, szansa, Lewandowski, trałka w ostatniej chwili, znakomitą sytuację. Krzysiuda, Michalski pięknie ogrywa Wybrzyńskiego, piłka do Najtkowskiego, Najtkowski. Sławomir Najtkowski w polu karnym, pędzi Piskuła na obiekt, Najtkowski strzela, ale fantastycznie interweniuje Marcin Kuć do Flita, patrzy jak ustawieni są partnerzy, Flita do środka, Filip Roszak do Damiana Malczewskiego, Malczewski w polu karnym, Lewandowski zdobywa czwartą bramkę dla Pogoni Mogilno. Krzysiuda, piękne podanie. Porykin już w polu karnym. Do środka, szansa dla Legitów. Najkowski, ale tam Wybijecki i Winkiel powstrzymują atak poznańskiego Lecha. Damian Malczewski. Trafia jednak Krzyśka Wybijewskiego i szansa dla Lechitów. Michał Goliński do Zakrzewskiego, Zakrzewski porównanym kolejny raz. A pokazuje, jak znakomity jest golkiper. Michał Goliński. Proszak. Wybijewski. Na wolne pole do Lewandowskiego. Lewandowski spojrzał, gdzie są partnerzy. Lewandowski w polu karnym. To już Flitta, ale piłka trafia do koszyczka Kokoszanka. Przysiuda do Trałki. Łukasz Trałka. W poszukiwaniu Golińskiego. Goliński wyprzedza Kosza.
faul programisty. No niestety, czerwona kartka dla Marcina Kusia. Bańkowski jednak trafia w mur. Gramy dalej. Lechnici. Michalski. Faulę lewy przez Mirosława Maciejewskiego. Sędzia Rafał Podlecki przed zawahania wskazuje na 11 metr. Wamecki kontra Piskuła. Piskuła czy Wamecki? Piskuła strzela! Hej, perfekcyjnie wykonany rzut karny. Wamecki kontra Piskuła. Piskuła czy Wamecki? Piskuła strzela! Hej, perfekcyjnie wykonany. Został na środku Adam Wamecki. Druga bramka dla poznańskiego Lecha. Zawodnicy gotowi, my jesteśmy gotowi i startujemy z drugą odsłoną dzisiejszego spotkania. Zakrzewski. Już Lechici. Najewski ładnie tutaj z Piskułą. To już Michalski. Michalski do Golińskiego. Goliński, ale piłka dłona, Przemysława, Lichwały. Spiskują, to już Michalski, Michalski do Golińskiego, Goliński, ale piłka dłona. Zbijamy dalej, Fischer do Lewandowskiego, ależ zagranie Dariusza Lewandowskiego, pędzi Lewandowski, Kokoszanek został w bramce, Studziński, jego polegarny Lewandowski sam. Ależ to była piękna akcja. Uderza Lewandowski, już Lechici, Najtkowski do Golińskiego. Goliński strzela i poznański Lech łapie kontakt. 4-3. Już Lechici, Najtkowski do Golińskiego. Goliński strzela i poznański Lech łapie kontakt. Lecha. Michalski kontra Bielewicz. Michalski wrzuca, ależ powrót Krzysztofa Flity. Maciejewski w walce powietrznej, przywilej korzyści. Pogoliści w natarciu. Lewandowski pędzi lewą stroną. Lewandowski, ależ interwencja Tomasza Najewskiego. Jarosław Araszkiewicz do boku. Tutaj już Radosław Borykin. Borykin na wolne pole do Trałki. Trałka pięknie przyjmuje piłkę. Trałka kontra Ścisłowski. Trałka w pole karne. Mija się Aleksandrowicz z piłką, ale na szczęście jest Robert Winkiel. Piękny przerzut do Studzińskiego. Studzińskiego w pole karne. Studziński lewa noga, ale Kokoszanek broni. Już Lechici, Waldemar Krzysiuda do środka. Pięknie Zakrzewski przyjął piłkę. To już Najkowski. Zakrzewski do Trałki. Już Aleksandrowicz przy Trałce. I pokazuje Daniel Aleksandrowicz, że nie na darmo jest jednym z najlepszych obrońców w historii Pogoni Mogilno. Już Krzysztof Piskuła w pole karne. Aleksandrowi się przewraca, ależ miał szansę Krzysztof Michalski, by pokonać Przemysława Lichwałę. Piskuła w pole karne, Aleksandrowi się przewraca, ależ miał szansę Krzysztof Michalski. Ale już Trałka. Łukasz Trałka. Waldemar Przysiuda. Jeszcze szerzej. Poznający w natarciu. Borykin już do Tomasza Najewskiego. Najewski do Golińskiego. Goliński wspaniale dojrzał tam Michalskiego. Michalski strzela. Lichwała broni. Ależ interwencja Aleksandrowicza. Cóż za spokój w polu karnym. Goliński wspaniale dojrzał tam Michalskiego. Michalski strzela. Lichwała broni. Ale to, co
wybronił teraz Przemysław Lichwała. Fantastyczna interwencja. Jeszcze Lechici, Najewski. Pięknie w pole karne. Ależ piękna akcja, ależ to była szansa dla poznańskiego Lecha. Studziński do Roszaka, Roszak do Aleksandrowicza, Aleksandrowicz do Marcina Kusia. Kusz pędzi jak za dawnych dobrych czasów. W pogoni Mogilno tuż za piłka do Hanczewskiego. Hanczewski strzela, Kokoszarek broni. Ależ strzela Robert Matelski jednak nad bramką. Zakrzewski. Pięknie tam Michalski. Michalski w pojedynku z Kosikiem. Michalski w polu karnym. Aleksandrowicz wołuje. Ponownie rzut karny. Ponownie Krzysztof Piskuła. Już raz pokonał golkipera pogoni Adama Wanockiego, a jak będzie z Przemysławem Lichwałą, Piskuła kontra Lichwała. Ależ pięknie wykonany rzut karny. Że faul był i kolejna szansa dla Lechitów z rzutu karnego. Ponownie Krzysztof Piskuła, już raz pokonał golkipera pogoni Adama Wanockiego, a jak będzie z Przemysławem Lichwałą, Piskuła kontra Lichwała. Pięknie wykonany rzut karny. Matelski pędzi lewą stroną. Robert Matelski. Matelski wbiega w pole karne. Matelski. Ależ interwencja Tomasza Najewskiego. Hanczewski zza linii bocznej. Walczy tam Roszak z Maciejewski, pięknie się składał, jednak trafia w piłkarz. Musi wracać Marcin Kuś, podpędzi następny groźny atak poznańskiego Lecha. Goliński już w polu karnym, Goliński kontra Matelski, pędzi tutaj Piskuła, Piskuła strzela, ale duszy do bramki. Pędzi tutaj Piskuła, Piskuła strzela, ale duszy do bramki. Łukasz Trałka. Trałka do Przysiudy. Przysiuda w pole karne. Był tutaj przyczajony Sławomir Zaboryki. Matelski jednak za lekko przejmuje piłkę. Krzysztof Piskuła. Piskuła w pole karne. Ależ Lewandowski. Lewandowski wbiega w pole karne. Ale starał się nabrać sędziego Rafała Podleskiego, jednak Rafał Ścisłowski i pogoniści za linii bocznej. Krzysiuda. Cofnął się Lewandowski po piłkę. Hanczewski, jest szansa dla pogonistów. Ależ piłka do Podleskiego. Ależ. Goliński. Pięknie, ale starał się tam za kołnierz wrzucić tę piłkę golkiperowi pogoni, jednak Przemysław Lichwała, fantastyczna interwencja. Brawo, Lichy! Już Lechici, rzut rożny. Ależ skutecznie, było blisko, wyrzut szansą. Jacek Wojciechowski, Wojciechowski do Maciejewskiego, pędzi Maciejewski, wraca Tomasz Najewski, Maciejewski do Lewandowskiego, pędzi na obręb Matelski, Lewandowski strzela. Najtkowski wycofuje do Najewskiego, Najewski, Kusik. Mija się z piłką, Marcin Kuś nie przejmuje, już Michalski wbiega, ależ to była szansa. Poznańskiego Lecha, Hanczewski na wolne pole do Matelskiego, Matelski nabiera szybkości, wbiega w pole karne, Matelski!
tego zawodnika. I Pogoń 5, Lech Poznań 4. Ale teraz niebezpieczna sytuacja dla poznańskiego Lecha. Mocno bita piłka. Drodzy Państwo, i koniec dzisiejszego spotkania. Bardzo emocjonującym widowisku pokonuje drużynę Lecha Poznań 5-4.